Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim felietonie. Niestety ten felieton ukazuje się dopiero po dłuższym czasie. Nie było to z mojej winy, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie, no ale mam nadzieję, że teraz będę mógł w miarę regularnie już komentować to, co się dzieje w naszym pięknym kraju. A w naszym pięknym kraju, cóż, dzieje się dużo i ciekawie. Po wyborach, które opozycja obecna przeżnęła z kretesem, płacze niesamowicie zarówno sama Platforma, jak i Nowoczesna.pl. Ten płacz i ból po utracie koryta jest na tyle duży, że postanowili o to koryto zawalczyć niezgodnie z prawem i wychodzą na ulicę. Prawda, wyprowadzają ludzi na ulicę, a ponieważ tych chętnych jest tak bardzo dużo, że na demonstracjach na początku gromadziło się po 15 osób, więc postanowili zachęcić ludzi i płacą po 400 zł brutto. Proszę Państwa, brutto 400, kto chce, niech idzie, zobaczcie, zarobicie kasę. Jak cała rodzina przyjdzie, to macie miesięczny dochód. Tylko trzeba się dogadać z klubem pana Petru, on płaci. Swoją drogą mam pytanie. Skąd on ma na to pieniądze? Zobaczcie, podali po ostatniej demonstracji, podali, że było około 200 tysięcy ludzi. No dobrze, to teraz troszeczkę policzmy. 200 tysięcy razy 400 zł to moim skromnym zdaniem, a z matematyki nie jestem taki kiepski, to jest jakieś 80 milionów. I teraz mam pytanie. Skąd opozycja, pan Petru i Platforma mają takie pieniądze? Chciałbym to bardzo wiedzieć, bo na razie póki co to jest to tajemnicza dobra wróżka, która im daje takie pieniądze, zakładając oczywiście, że opłacili te 200 tysięcy ludzi, bo przecież nikt normalny na takie demonstracje przecież nie przychodzi. Każdy głupi wie, że żeby w Polsce był porządek, to trzeba po prostu komunę wykosić w pień. Mało tego, każdy głupi wie, że Trybunał Konstytucyjny, no cóż, delikatnie rzecz ująwszy, ma problem z obiektywnością, w związku z czym i każdy głupi wie, że Platforma zrobiła skok na ten Trybunał i to bezprawnie, co zresztą sam Trybunał przyznał. W związku z czym mianowanie nowych sędziów, uczciwie wybranych, jak Bóg przykazał, nie jest niczym zdrożnym. Ale proszę bardzo, przecież koryto odpływa i opozycja musi koniecznie do tego koryta wrócić. Przepraszam, nie opozycja, Platforma i Nowoczesna. Nowoczesna się dopchać, a Platforma wrócić. No i co? Co robi kochana Platforma, żeby do koryta wrócić? Ano wpadła na genialny pomysł, że wyśle niejaką Genrichę Krzywonos, Henrykę Krzywonos, która to będzie pokazywać, jak to ona po prostu walczyła. Walczyła, proszę Państwa, tak walczyła, że aż wkurzyła solennie znanego opozycjonistę, pana Krzysztofa Wyszkowskiego, który to pan Krzysztof stwierdził, że nie będzie już jej dalej krył. Prawda? I powiedział, jaki był prawdziwy jej udział w czymś, co nazywało się WZZ, czy potem w strajkach. Opowiedział, jak to pani Henryka Krzywonos leżała w krzakach nawalona jak Messerschmitt, prawda? Opowiedział całą prawdę i co się stało? No cud nad Wisłą się stał. Pani Henryka Krzywonos nagle przestała się udzielać w mediach. Ale to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po prostu Henryki Krzywonos w mediach nie ma, nie istnieje. Dlaczego? Przecież tak broniła tej konstytucji fantastycznej Olokwacha, że powinna po prostu tu się normalnie plackiem kłaść, prawda, i blokować drogi i wszystko. Ona tak tą konstytucję broni. A tymczasem po ujawnieniu prawdy nagle blokada konstytucyjna u pani Henryki się zwinęła. I co? No to teraz zajmiemy się kolejnymi tuzami. Na przykład pan, no cóż, poseł Stefan Niesiołowski. Taka karta opozycyjna zapisana, a teraz co?
Co ten chłop robi? Wali jak Chruszczow butem w ONZ-cie? To on wali ręką w ten sposób? Co on robi? Popisuje się? I to jest jego zdaniem obrona demokracji? Zobaczcie sobie sami, jest wiele relacji w internecie. Porównajcie sobie tych dwóch facetów, prawda? Jeden komuch, a drugi co? Drugi walczył z komuchami, a teraz co? Teraz komuchów popiera? No to jest bardzo ciekawe. Bije dziennikarzy, prawda? Wyzywa i tak dalej. No cóż, język miłości opozycji bywa naprawdę bolesny. Trzeba to powiedzieć. No i kwestia następna. Kwestia, moim zdaniem, już zdrady. Ponieważ szanowna opozycja zechciała donieść do towarzyszy z Brukseli. I pan Martin Schulz, Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Europejskiego, prawda, zechciał pogrozić Polsce palcem, że jak nie będzie grzeczna, to tu walec pancerny na nią przyjedzie. A pancer auf, ja. Na czołgu będzie ta spanca, tak? Panie Schulz, ogarnij się pan, chłopie. No, ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, nasi wspaniali opozycjoniści stwierdzili, że tak, nie dało się w Unii, bo się, że tak powiem, Unia no jakoś nie stara. Ludzi niby przyszło trochę na te kody, ale to też nie bardzo działa, bo lud nie głupi. No to stwierdzono, że na to wyślemy inteligencję naszą w postaci dziennikarzy. No i wysłano jednego zakodowanego lisa, prawda? I ten Trybun Ludu zaczął bredzić, jak jego kolega prezydent Brdzisław. Tak, tak zaczął bredzić, że normalnie aż żal tego było słuchać. Mało tego, już Mariusz Max Kolonko, który jest dziennikarzem totalnie niezależnym i trudno go posądzać o zbrodnie popierania PiSu, po prostu zmył chłopaka normalnie do zera. Zciął go normalnie, słuchajcie, do podłogi. Bardzo polecam jego program, w którym on właśnie na temat tą Kalisa się wypowiada. Na co Tomasz Lis odpisał mu na Twitterze, prawda, publikując link, jak to całuje się z panią Jolantą Kwaśniewską. Dodajmy, że całuje się, prawda, w sensie no niedosłownym, tak, daje jej po prostu kwiaty, a dawał jej kwiaty na uroczystości wręczenia nagrody Dziennikarza Roku z 2001 roku. Dodajmy, że w tym czasie prezydentem był jej mąż, niejaki Aleksander Kwaśniewski. A ponieważ pierwsza dama w pewnych momentach wyręcza swojego męża, no więc wręczała mu nagrodę. Trudno więc, żeby facet powiedział: i stąd jesteś brzydka, tak? Albo na przykład głupia jesteś, albo nie z tego obozu politycznego, to ja ci ręki nie podam. No niestety. A może stety, facet ma po prostu kulturę, facet jest obyty. A nawet gdyby, to ma prawo lubić kogo chce. Nawet jeżeli ją lubi, nawet jeżeli ją każdego trzeba szanować, nawet jeżeli ją po prostu lubi, czy ceni, czy nawet jeśli ma taki pogląd polityczny, to naprawdę ma prawo do tego jako człowiek i nikomu do tego nic. Zwłaszcza panu Lisowi, który w tym momencie no ośmiesza się. Szkoda, że sobie w tyłek tego opornika jeszcze nie wsadzi, nie będzie tak biegał, prawda, bo on jest oporowy. No, brawo, brawo Mariusz, muszę powiedzieć, Mariusz Max Kolonko, moim idolem, dlatego że no, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, taką naprawdę wspaniałą, genialną niezależnością, wytknął mu każdy punkt i każdy błąd. Naprawdę, Mariusz, jesteś ekstra, super. Poza tym, proszę Państwa, no cóż, ciągle jest powrót do normalności. Cieszę się, że PiS zaczyna działać tak, jak powinien, tak jak obiecał w kampanii wyborczej, że jest powrót do normalności, że są sześciolatki w przedszkolu, a nie w szkole, że pewne sprawy są odkręcane, prawda, że wreszcie ktoś się bierze za porządek w tym kraju, że pewne służby tracą samowolkę, że jest jakaś kontrola nad tym wszystkim, zaczyna być. To mnie cieszy, bardzo mnie też cieszy spotkanie prezesa Kaczyńskiego z panem Orbanem, bo zapewne wymiana tych doświadczeń będzie bardzo ciekawa i przede wszystkim bardzo dobra dla Polski. I cóż, mam nadzieję, że wszystko będzie szło już ku lepszemu, a opozycja wreszcie zmądrzeje, bo coraz po prostu jest bardziej zrozpaczona, zdesperowana. No cóż, niestety robi coraz większe głupoty.
A ja życzę sobie i Państwu, żeby w naszym kraju było normalnie. Do zobaczenia w następnym felietonie.